No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek strategiczny z cyklu Walka na szachownicy przy nietypowym układzie materialnym. Dzisiaj taka sytuacja, gdzie jedna ze stron ma lekką figurę. W pozycji na diagramie czarny mają gońca, natomiast białe mają o trzy pionki mniej. Lekka figura przeciwko pionkom, Taki temat dzisiejszego filmiku. Czy są jakieś zasady? Otóż są i zaraz wam powiem. Zaczynamy. Zasady są. Ja przynajmniej znam dwie zasady, które pomagają mi w takich sytuacjach walczyć na szachownicy. Natomiast wprowadzimy te zasady głównie po to, żeby je za chwilę złamać. Słuchajcie, jak, jakie to są zasady. Pierwsza z nich mówi nam coś takiego, że lekka figura jest silniejsza od trzech pionków w grze środkowej. Natomiast trzy pionki częściej są silniejsze w końcówce. Z czego to wynika? No Trochę z tego, że w końcówce to zadanie gracza to jest cisnąć pionkami po królówkę. Natomiast w grze środkowej, kiedy jest więcej figur na szachownicy, jest jeszcze potencjał do tego, żeby zbudować atak na króla przeciwnika, to, to w grze środkowej ta strona, która ma więcej figur, ma większe szanse, żeby ten atak zbudować. Więc to pierwsza zasada. Teoretycznie w końcówkach mocniejsze są pionki, trzy pionki, w grze środkowej mocniejsza powinna być lekka figura. Druga zasada, trochę mniej jasna i czytelna, mówi nam o tym, że pionki mają... Taką moc. Pionki są mocniejsze wtedy, kiedy jest potencjał do tego, żeby te pionki szły do przodu. Jeżeli pionki mogą maszerować, spychają figury przeciwnika do obrony, to wtedy są mocne, mają siłę, moc, potencjał i wtedy pionki są mocniejsze niż lekka figura. Natomiast kiedy pionki są zablokowane, nie możemy nimi maszerować jakoś sensownie do przodu, no to wtedy lepsza jest figura. Letka. Tyle o zasadach. To jest taka wiedza, którą ja posiadam o tego typu walce na szachownicy. Natomiast zobaczymy teraz na dwóch przykładach, jak to rzeczywiście w praktyce się, czy to da się stosować, czy to się sprawdza. Pierwszy przykład przed Wami na ekranie to jest pozycja z partii Capablanca Lasker 1924. Posunięcie z czarnych, jest końcówka. Spróbujcie się zastanowić, kto jest w lepszej sytuacji teraz Waszym zdaniem. A za chwilkę Wam powiem co i jak i pokażemy, zobaczymy sobie dalszy przywyk tej partii. Tutaj już nawet w myśli naszych zasad przewagę mają białe. Dlaczego? Ponieważ jest końcówka, więc pionki są mocniejsze. Poza tym białe mają pionki, które mają potencjał do tego, żeby maszerować do przodu. I na pewno tak na goły rzut oka wydaje się, że to są te pionki, którymi białe będą mogły jak odsuniemy gdzieś króla, to te pionki ruszą do przodu. Natomiast to wszystko w szachach jest dosyć takie zawsze wiecie. Płynne, zależne. Wystarczyłoby, żebyśmy troszeczkę tą pozycję zmienili. To nie, ta przewaga białych nie bierze się tylko z tych zasad, bo gdybyśmy na przykład tego pionka cofnęli troszeczkę i białych króla cofnęli, natomiast czarnego króla przestawili gdzieś bardziej do przodu. A zresztą zróbmy to, nie? Cyk i już mamy. I słuchajcie, teraz pozycja, jak się Wam wydaje, zmieniła się. Zmieniła się i to kolosalnie. Co się zmieniło? Zmieniła się przede wszystkim aktywność tych figur. Na dużo gorszej pozycji jest biały król, na dużo lepszej pozycji jest czarny król. Dalej jest ten sam układ materialny, natomiast tą pozycję wygrać mogą już tylko czarne. Powinno ją wygrać. Białe pionki są już zablokowane, nie ma tego potencjału, żeby gdzie, gdzie te białe będą jechały do przodu. Nie da się. Natomiast w pozycji naszej partii, wracamy do niej. hop, Tutaj jest różnica. Tutaj wygrywają białe. I zobaczymy teraz przebieg. Słuchajcie, czarne zagrały gońcem na D5. Przyszło tu po prostu bronić tego pionka, bo on był pod atakiem. I teraz jak ten Capablanca to wykorzystuje? Zagrał sobie najpierw B4. To jest pozycja z tego typu, gdzie biały nie muszą się śpieszyć. Więc powoli sobie tutaj poprawiają tę pozycję. Pionek poszedł do przodu. Czarny gra A6. Czarny ma tarapaty też dlatego, że za bardzo nie ma co robić. Nie ma, mm, goniec nie ma żadnego celu do ataku. Nie ma żadnych pionków czarnych, które mogłyby do przodu a król jest troszeczkę uwięziony, bo musi pilnować, żeby te białe pionki nie zasuwały. Biało odsunął króla na G4 co ciekawe, może też można było tutaj, ale uczmy się od kapablanki. Poszedł na G4, tak było lepiej. Czarny Dragońcem na C4, no i widzimy ten obrazek, że te pionki ruszają. Czarny Dragońcem na B3 troszeczkę stoi w miejscu i czeka na to, jest niestety skazany. Znowu problemy z pionkiem na E4. Gonie spróbuje go bronić. Król wchodzi. Sytuacja troszeczkę jest jakiś krok do przodu. Biały wykonały krok do przodu, tu poszły do przodu, tu poszły do przodu i idą do przodu. Króle w 7. Biały gra teraz już taki trochę sztuczkowy ruch A4, bo wchodzi pod bicie. Natomiast, goniec, jeżeli koniec czarny zbiją sobie tego pionka, to wtedy biały zbijają tego pionka i będzie jeszcze więcej pionków, które mają potencjał do tego, żeby razem sobie maszerować do przodu. Więc czarne zagrały w bok królem na G7, a biały do przodu. Pionkami, D5. Teraz w partii czarny zbije tutaj pionka. Co warto wiedzieć na pewno, to to, że gdyby czarny, tak nie będzie w partii, gdyby czarne zbiły tutaj, białe odbijają tego pionka. Jeżeli czarny sobie zbiją tutaj, białe zbiją tutaj, to powstanie nam pozycja, gdzie trzy połączone, wolne pionki walczą z gońcem. Te pionki tutaj na tym skrzydle nie mają znaczenia. One się blokują, skracają troszeczkę tak, jakby ich nie było na szachownicy. Natomiast goniec przegrywa taką walkę przeciwko trzem połączonym pionkom. To warto wiedzieć jako zasadę. Chociaż znowu to wszystko zależy od ustawienia, bo da się ustawić taką pozycję, że król z gońcem zablokują te trzy wolne pionki. Nie da się nimi pójść do przodu. Więc zasady w szachach pomagają. Nas tak troszeczkę kierują, co mamy robić, podpowiadają, ale wszystko zależy od takich szczegółów na szachownicy. Dlatego te szachy to takie trudne są. Dobra, wracamy do partii. Partia jest krótka, słuchajcie. Czarne zbiły tego. Pionka na A4, biały ciśnie do przodu po hetmana. Jak tego pionka zatrzymać? Czarna zagrały tak, żeby goniec tutaj patrzył, na to biały go zbiły. Chociaż tutaj można się już y, bać, można się bać białymi, chyba nie. No jest jakiś tam dla czarnych punkt zaczepienia, że ten pionek będzie zasuwał, ale wygląda na to, że te białe pionki są dużo, dużo bliżej. Jeszcze król podchodzi na E6. No to jest coś, co na pewno trzeba policzyć, bo tego pionka już białe nie zatrzymają. Ale gdyby biały migrał kapablanka, to na pewno policzył. Grający czarnymi lasker też policzył, po F6 się poddał. Tutaj po prostu nie ma ratunku. Białe pionki zajeżdżają tutaj czarne. Jeżeli król się gdzieś odsunie, możemy się odsunąć. Idziemy do przodu. Tu zaraz szach, tu idziemy, musi oddawać gońca. Któryś pionek, biały pionek na pewno szybciej zamieni się w Hetmana niż ten czarny tutaj. Dobra, to był przypadek końcówki, gdzie trzy pionki są mocniejsze od gońca, chociaż wiecie, wszystko zależy od. Szczegółów. Zobaczmy teraz przykład z gry środkowej. Ta pozycja jest już dużo bardziej skomplikowana. To jest pozycja z partii Lilental białymi flor czarnymi 1935. Tutaj na razie sytuacja materialna jest taka, że czarne mają pionka więcej. Natomiast jeżeli się zastanowicie, można sobie zatrzymać filmik, oczywiście pomyśleć. Ruch czarnych, co byście zagrali, jak oceniacie tą pozycję. Jak się dokładnie przyjrzymy, to czarne tutaj wygląda na to, że mają kłopoty ponieważ ten skoczek jest atakowany i za bardzo nie ma się gdzie uciekać, tutaj nie można, wszędzie wchodzimy skoczkiem pod bicie, tutaj nie można, więc wygląda na to, że jedyny taki sposób na uratowanie tego skoczka to jest zrobić wymianę, żeby zwolnić pole C5 dla uciekającego skoczka, natomiast na to Liliental nie chciał pójść ze względu na taki wariant, takie wymiany, które doprowadziłyby go do bicie, bicie, bicie. Równowaga materialna, natomiast pozycja czarnych jest nieprzyjemna, ten pionek jest słaby, będzie tu atakowany, zablokowany i otoczony. Białe pionki są zdrowe, połączone. Goniec jest zablokowany przez tego pionka. To jest nieprzyjemna pozycja, w której czarne będą cierpieć. Prawdopodobnie na poziomie arcymistrzowskim to już jest pewnie przegrana czarnych. Więc grający czarnymi Lenthal wymyślił inny sposób, skomplikował tą grę. Możecie pomyśleć, poszukać innego sposobu na ratunek. Podpowiedzią troszeczkę jest y, temat tego filmu. Natomiast to zadanie uważam, że jest bardzo, bardzo trudne. Ale kto ma ochotę, to spróbujcie. A ja już pokazuję. Słuchajcie, ten oddał tego skoczka, zagrał Hetman na E8. I o co chodzi? Na pierwszy rzut, oka nie wiadomo. Chodzi o pionka. Partia wygląda tak, że białe zbiły skoczka, czarne zbiły pionka. W tym momencie mają skoczka mniej, ale za dwa pionki. Taki układ materialny, że lekka figura za dwa pionki, to praktycznie zawsze lekka figura jest mocniejsza, no bo lekka figura, już tak prosto myśląc, to są trzy punkty. Natomiast tutaj kwestia jest taka, że ten pionek białych jeszcze ginie, i to jest coś, co dojrzał grający czarnymi flor, że on za tego skoczka to będzie miał trzy pionki. I to już nie jest takie proste. Tu nie można bić, bo tam Hetman. Pionek jest trzy razy atakowany przez te nasze figury. Białe zagrały wieża A1, żeby trzy figury broniły tego pionka. Bitwa o pionka. A czarno dokładają czwartą figurę. Napaść na pionka. Biały gra król H1. Nie ma już figury, która mogłaby tego pionka bronić, więc schował się królem. No i dochodzimy do takiego, jakby naszego te pozycji tematycznej na dzisiaj. Nie? Ten jeszcze się odsunął tym gońcem. Posunięcie czarny. Jak tą pozycję ocenić? Mamy trzy pionki zaskoczka. Kto waszym zdaniem tu ma przewagę? I najważniejsza rzecz, jaki jest dalszy plan dla czarnych? To jest ta pozycja z gatunku, co to, to się w szachach mówi, że niejasna, czyli tak po prostu nie wiadomo. Dlaczego? Z jednej strony mamy grę środkową, więc powinna mocniejsza być ta strona, która ma więcej figur, biała jest skoczka, może jakiś potencjał, przecież wygląda, że tutaj gońce strzelają, jakiś potencjał do zbudowania ataku. Natomiast z drugiej strony, czarne mają też. Gońce, które tam patrzą i mają potencjał do tego, żeby ich pionki szły do przodu i na pewno jest planem dla czarnych teraz, to byłoby uruchomić te pionki, żeby te pionki szły. Może zniszczyły gdzieś tam po drodze roszadę białych, wtedy otworzą się te gońce do ataku, a może po prostu ściśniemy te figury do obrony. Zobaczmy jak ta partia dalej przebiegła. Czarne zagrały wieżą na d8. Okay. Ustawiają się na otwartej linii, tu wchodzimy na temat bardzo mocno taki taktyczny, no bo przestał bronić wieżą tego pionka, ona tu jest, teraz jest trzy razy atakowany, ale zaatakował tego skoczka, ogólnie jest awantura. Na pewno tutaj obaj zawodnicy muszą bardzo mocno pilnować taktyki, więc dlatego czarne zagrały h6, żeby nie dostać mata po ostatniej linii, dziupla. Biały gra na c3 i czarny f5, czyli widzimy, jeżeli jest tylko okazja, to czarne uruchamiałem tego pionka, gdyby się dał, to pewnie pójdzie dalej, da się czy się nie da. Biały gra wieżą na d2. No i teraz pytanie, czy da się zagrać f4, czy się nie da zagrać f4? Niestety nie da się zagrać. To jest coś, co bardzo czarne chciałyby zagrać, natomiast białe posunięciem wieża d2 obroniły się w ten sposób od ruchu f4. Takie sztuczki robią arcymistrzowie. Na pierwszy rzut oka nie wiadomo o co chodzi. Natomiast jeżeli czarny by zagrał f4, to po to wieża stanęła tutaj, żeby była możliwość zagrania takiego dziwnego ruchu skoczek na c6. I teraz tam nie ma bicia z szachem. To jest taktyka, to są skomplikowane rzeczy, zobaczmy sobie tak na spokojnie. Czarny zagrał wieżą na F8, no, czyli schodzą z tych z tutaj jakichś motywów, z tych widełek, przygotowują się do F4. Coś tutaj chyba rozumiem. Biały się odsuwa, czyli żeby nie było tempa na Hetmana. Czarny gra teraz król na H8. Spróbujcie wymyślić, szansa dla Was, lepsze posunięcie dla Czarnych. Macie szansę zagrać lepiej niż Racymistrz. Lepsze było to F4, słuchajcie. Jeżeli jest okazja pchać te pionki, to należy je pchać. Tutaj wszystko się trzymało, wszystko było bezpieczne. Król H8 to jest taki ruch zagrany troszeczkę profilaktyczny w szachach, mówimy, żeby było bezpieczniej. Natomiast biały zagrały skoczkiem na E2, wykorzystują atak na Hetmana. Hetman musi uciekać. Biały idzie Hetmanem na D1 i jakoś tak wyszło, że teraz chce wejść tutaj i nagle czarny nie ma czasu, nie ma kiedy zagrać, nie ma kiedy pchnąć tych pionków. Czarny znowu broni się od tego. No to biały teraz wchodzi z tej strony. Teraz czarny z kolei nie chce oddawać tego gońca, więc znowu nie ma czasu na granie F4. Cofa się gońce na D7, skoczy gdzieś na B3. Teraz patrzy tutaj. A, przede wszystkim patrzy tutaj, tak? Więc gońc znowu musi uciekać. Nastąpiło bicie, o przepraszam, bicie Hetmanem. Wieża wchodzi na D6. Popatrzcie, czarny nie ma kiedy, ta walka tak przebiega, czarny nie ma kiedy zagrać z tymi pionkami do przodu. Nastąpiła wymiana goniec za gońca. Król H7, natomiast to jak tak szybko przewijam, tylko pokazują. To oczywiście to jest wszystko bardzo, bardzo trudne. Oni tu musieli długo myśleć, a my tak sobie tylko w przyspieszonym tempie przewijamy wieża na C8 napadła, goniec się odsuwa. Hetman idzie na E3. Szukają tych sztuczek tych tilków patrzcie. Goniec idzie na C2. Trochę powtarzanie ruchów znowu napada na gońca, goniec wraca na B3. Zapowiada się powtarzanie ruchów, ale nie. Wieża wchodzi jeszcze do ataku. Teraz biały szuka jakichś trików, jakichś sztuczek. Idzie wieżą na ostatnią linię. Biały, czarny grają wieżą na d3. Napada Hetmana. Białe rzuciły wszystkie siły do ataku. Ale czarne też. Wszystkie siły. Oprócz tych pionków. No szkoda, pionki nie poszły. Natomiast tutaj partia kończy się remisem, ponieważ jest wieczny szach. Czarny król nie może się schować od szachów, które czarne będą dawały wiecznie. To jest remis. Czyli bardzo skomplikowana, trudna partia. Natomiast hmm, kluczowa sprawa w tej, w tej walce trzy pionki przeciwko lekkiej figurze jest taka, że jeżeli te pionki mogą cisnąć, to idziemy. To jest ich moc, ich potencjał, wtedy pionki są mocniejsze. Natomiast jeżeli pionki utkną, i wtedy, wtedy mocniejsze są figury, których jest po prostu więcej. Dobra, taki temat na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Cię wam podobał. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!